Cześć, cześć kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją na kartkę Clean and Simple. Tym razem będzie to kartka wielkanocna, taka kraftowa. Jak widzicie, nie ma tutaj zbyt wiele ani dodatków, ani ozdób, a naprawdę ma karteczka swój piękny urok. To jest baza kraftowa. Już Wam mówię po kolei wymiary. Baza ma 14,5 na 10,5 cm, czyli jeśli sami robicie, to tutaj musi mieć 29 cm na... Dobrze mówię? Nie, przepraszam. Tu ma 14,5, to tutaj musi mieć 21 cm w tą stronę, przepraszam. Czyli 21 na 14,5, co nam daje 10,5 na 14,5. Na to przyklejamy białą bazę. Biała baza jest troszeczkę mniejsza, o pół centymetra, 14 na 10, na to idzie tektura falista, też o pół centymetra mniejsza, czyli 9,5 na 13,5. Ja mam tutaj taki wykrojnik, który kiedyś dostałam, takie jajeczko z krokusikami. Do tego docięłam sobie napis Alleluja, przygotowałam 4 ćwieki oraz sznurek. Zapraszam Was na szybki tutorial.